Normalnie chciałoby się powiedzieć, mamusiu, jak tu pięknie. Coś mi się zdaje, że jutro nie idę do pracy. Tym samym zaczął się sezon na bobra. Bobry występują w moich dolnych partiach akwarium pomiędzy najniższymi roślinami na samym pierwszym planie, przy czym dostępuję zaszczytu posiadania miejsca w pierwszym rzędzie i patrzenia na nie i już po prostu nie mogę na to patrzeć. Tak przez chwilę chciałem pokazać naturę pielęgniczki Ramireza. Jak śmieszna to ryba potrafi być. Co ja robię? No widać chyba. Wybieram krasnorosty z podłoża. O właśnie, jest, książę. Ta ryba jest taka głupia, że jak ja robię przycinkę, to muszę, przepraszam, katar, uważać, żeby temu dziadowi nożyczkami ogona nie obciąć, bo on jest zawsze tam, gdzie ja coś akurat robię. Przed chwilą siedział w tej szklance. Czemu? W tej szklance płucze Artemię. Przed podaniem i tam jakieś zaschnięte resztki były. W ogóle mu to nie przeszkadzało, że wrzucam mu na głowę kamyczki z krasnorostami. No tak, robota jest super. Przypomina mi to scenę z filmu, nie wiem czy ktoś oglądał i nawet nie pamiętam czy to był ten film, Karate Kid, kiedy pan Miyagi siedzi godzinami, medytuje i próbuje złapać w pałeczki do jedzenia latającą muchę. Bardzo mi ta moja obecna sytuacja przypomina tę scenę. Albo kiedy jako, nie wiem, dziesięciolatek może, chodziłem z babcią do lasu na jagody. I wydawało się to najgorsze zadanie na świecie, bo niecierpliwemu dziesięciolatkowi wydawało się, że uzbieranie do bańki 2,5-litrowej jagód, choćby połowę tej bańki, wydawało się po prostu jakimś mega żmudnym zajęciem, niemalże niemożliwym do wykonania. No to dziś sobie taką pracę znalazłem. No nie ma rady, no trzeba to powyciągać, dopóki trawa jeszcze nie zarosła wszystkiego. Z krasnalami niestety tak jest, że nawet jeżeli już nie ma warunków dla nich, to one same sobie tak nie znikną. Z roślinami można to wyciąć. Ale w mojej obecnej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu mozolnie sobie to wyzbierać. Zaraz mnie odwiozą do tworek. Dlaczego nie? Na pewno się pojawią takie komentarze. Dlaczego nie użyjesz łapska wody utlenionej? Bo nie. Nie używam wody utlenionej w akwariach. Jest to jeden z tych megapatentów, z którym ja się bardzo nie zgadzam. I nie będę takich rzeczy używał. Po drugie, gdybym użył wody utlenionej, to Alocarisa szlak by trafił wraz z krasnorostami. A przecież nie o to mi chodzi. Czemu nie użyjesz karbo? Za dużo tego. Plus karbo również spaliłoby rośliny. To nie są manubiasy, które to wytrzymają. Jest to delikatny Alocaris.
mi jeszcze wpadło do głowy, to byłby niezły trolling, bo właśnie wyobraziłem sobie, że mam firmę zakładającą akwaria i oferującą maintenance i wyobrażam sobie minę klienta, kiedy przyjeżdżam. Takie krasnarosty się pojawiają. Ja biorę 100 za godzinę, wyciągam tą pensetę i zaczynam zbierać kamyczek po kamyczku. To by był niezły trolling. Już widzę minę klienta. Mnie wykopał z domu i to szybko. Dobra, już mi się nie chce. Znaczną część mojego bobrostanu ograniczyłem, mam nadzieję. Dlaczego ta bonsai nie rośnie? Jego mać. Chodźesz tu. No i mam moje zbiory, mój bobrostan. Aż ciężko uwierzyć, że ten żwir jest jasny. No nie? Normalnie bym to wyrzucił, ale w sumie dlaczego by się nie zabawić i nie zalać tego czystym karbo. Karbo mi nie szkoda, bo prawie nie używam. No dobra. Wrócimy sobie do tego za jakąś godzinkę, zobaczymy jakie to złapie kolory. Wow! 2 godziny w czystym karbo. Niewiele się stało, nie? Jakie to jest cholerstwo twarde, to jest po prostu mała bania. Ale mam jeszcze inny pomysł. Karbo wylałem, a teraz nalejemy utleniałki. Bąbelkuje, bąbelkuje. Kurde, karbo nie dało rady, czyste karbo nie dało rady na krasnorosty. No dobra, kolejne 2 godziny w utleniałce. No jak widać, najpierw zczerwieniały, teraz zbladły się, takie szczurze mysie zrobiły. Ale tak naprawdę, tak mocnymi środkami, jakimi te krasnale potraktowałem przez tyle godzin, to powinno być kwestia minut, a nie godzin. No to da jakiś pogląd na to, jak twarde organizmy to są. Przy okazji można też śmajgnąć mały update'ik w kwestii 149. Specjalnie update'ować co nie ma, bo tu się nic specjalnie nie dzieje, poza faktem, że ostatnio całkiem nieźle i lepiej rośnie, bo troszeczkę pomodziłem w parametrach, ale zaraz wszyscy pomyślą, że zacząłem nawozić. Nie, nie, nie. Ale troszeczkę tam pomodziłem. No i to tyle, chyba zostawię dla siebie. Ostatnio w 149 zacząłem się troszkę bawić w czarne wody. Jak widać, nie widać, że są czarne, ale wierzcie mi na słowo, że są. Znaczy, żółta jest ta woda jak szczyny. Okazuje się, że ilość liści, którą tutaj nawaliłem niedawno i dokładam, ilość szyszek czarnej olchy pakuje przy każdej podmianie co tydzień z 10 sztuk. Wywary, nie wywary. Okazuje się, że uzyskać
takie ładne black water, to wcale nie jest tak prosto. A zacząłem się w takie coś bawić, dlatego że mam tutaj za dużo światła i w sumie nie przeszkadza. To znaczy, jak sobie tą wodę zabarwię, te rośliny i tak dostaną tego światła tyle, ile tam im się należy. Przy tych zabiegach odkryłem coś ciekawego w kwestii właśnie krasnolustów, bo no wiadomo, że kontent kwasowości jest tutaj bardzo wysoki. I tutaj krasnolusty też mnie odwiedziły i to w znacznej części. Tam, tu, o tu, nie widać pewnie, ale jest, wrzuciłem budzkę z 25, bo w 25 na budzce jedynej krasnale też rosły. Natomiast najgorszy bobrostan, że tak powiem, był tutaj na tych anubiasach petit i zauważyłem, że krasnolusty odchodzą, no tutaj nie mogę wyciąć, więc pozostaje mi czekać. I tutaj krasnale na listkach się powoluśku, ale się cofają. Fajne mam liście katapangu, no nie? Właśnie, miałem pokazać, jak się robi katapang DIY. Więc tak, idziemy do parku, szukamy dębu i zbieramy liście. No ale liście dębu, to tak, no, bieda edition, nie? No to lepiej jest mieć liście tego katapangu, bo to lepiej brzmi i generalnie jest szpan. Można nawet wymyślić, że to jest jakiś w ogóle liść jakiejś unikatowej rośliny z Amazonii. I pada boom. To może jeszcze jednego zrobię, co? O. Ciach. Ciach. Szczerze, gdzie ja to widziałem? Na jakimś konkursie aquascaperskim, na jakimś filmiku. Tylko gościu miał duże liście katapangu i ciął je na jakieś takie małe listki. No i proszę bardzo, mamy tutaj piękny liść katapangu, medium size. I na Allegro. 50 sztuk, jedyne 19,99. I teraz wyobrażam sobie, że każdy, kto kupował liście docinane, takie small size albo nano size katapangu, właśnie się drapie w łeb i zastanawia się, co tak naprawdę kupił, nie? No więc tak się robi katapang DIY. No brakło mi liści i wpadłem na taki pomysł. I całkiem fajnie to wygląda. Myriophyllum nawet rośnie. No tyle by było mojej zabawy, jeżeli chodzi o krasnolusty na dziś. Filmik nieplanowany, ale jak się zacząłem bawić, to pomyślałem, że może z tego śmajgnę materiał. Poza tym, żeby wszystkie akwaria moje tak mi przysparzały kłopotów, co to, na które patrzymy, to bym sobie bardzo tego życzył. Mokre łapska, dziękuję.